To historyczne zwycięstwo. Grudziądzanie niepokonani z kompletem punktów w pierwszej rundzie. Po raz pierwszy w historii piłki ręcznej zespół, który wygrał w drugiej lidze, odniósł wszystkie zwycięstwa bez porażki. No, po raz pierwszy w historii piłki ręcznej zespół, który wygrał w drugiej lidze, odniósł wszystkie zwycięstwa bez porażki. To jest ewenement. Osobiście nie liczyłem na aż taką zdobycz punktową. Teraz czeka nas okres, który musimy dobrze przepracować i przygotować się, bo pierwsze tam 3-4 mecze będą od początku drugiej rundy, będą bardzo ważne dla układu tabeli i dalszej części rozgrywek, i to jest w tej chwili naszym priorytetem. Trochę wyleczyć te swoje mikrourazy i przystępujemy dalej do walki. Na koniec pierwszej połowy grudziądzki zespół remisuje niepewnie z gośćmi 12-12. Na zakończenie jednak MKS Grudziądz wygrywa na swoim boisku z Wybrzeżem 2 Gdańsk 26-24. Zawodnicy chyba już myśleli, że są na świętach, że przyjechał zespół młodzieży i uporamy się z nimi, tak jak tydzień temu w Kartuzach. Ostrzegałem, że przyjechali chłopcy, którzy biegają i będą biegać i będą chcieli pokazać, bo w Wybrzeżu Gdańskim jest aż 40 zawodników w tym zespole i jest kto ma kto grać i z kogo wybierać. Na pewno będą się chcieli pokazać, że jego jest miejsce w pierwszej siódemce, a nie będąc 18 czy 20 zawodnikiem. I przed tym ostrzegałem zawodników, ale widocznie sam do siebie ze sobą rozmawiałem, bo nie wyciągali z tego żadnych wniosków. Był taki moment w drugiej części spotkania, gdzie myślałem, że to ruszy już, tak powinno być. Odeszliśmy na 4 bramki, później jakieś tam dziwne swoje indywidualne akcje, jakieś wymyślone pozycje rzutowe niepotrzebne, niefrasobliwość w obronie i znów nerwy niepotrzebne i stres i dla ławki trenerskiej, i dla kibiców. Dla kibica na pewno się mecz podobał, bo był emocja na boisku.